tej masły, ale myślę, że to dla młodszych jest większa atrakcja. Na wiatrak wchodzimy, jak widzą Państwo, na samą górę tymi drugimi schodkami. Za domem chleba kuźnia, wchodzimy sobie do środka, za kuźnią jelenie. Tutaj mamy ptaszki, pustki, można sobie głaskać i karmić trawą. W chacie ze słonecznikami są stroje ludowe i sprzęty. Jak Państwo przez nią przejdą, dojdą do bardziej egzotycznych zwierząt, takich jak wielbłąd czy lama. A tutaj mają Państwo wzór pieca ziemnego do wypalania naczyń z gliny. Taki piec pierwotnie był zrobiony z cegły, bo cegła bardzo dobrze trzyma temperaturę i był opalany drewnem. A troszkę więcej o wypalaniu i generalnie o garcarstwie opowie Pani na pokazie, także można sobie już tam wrócić i usiąść, a później sobie spokojnie zwiedzać. Tak, to jest glina. Rzucamy mocno na środek koła, moczymy ręce, bardzo to się muszą wytrzymać bardzo wysoką temperaturę wytrzymania na zdrowie. Teraz można jeszcze to oglądać. Dziękuję. To trzeba opłacić w kasie. Zobaczcie, jakie są dzieci. Jesteś piękny, no chodź tu, pokaż szuszki na pieruszki. O, to byś się szykował do skoku? A włosy jaki do roku. No. Pokrzywy ocięło się. Afrykańskie jemy. Jemy są chyba większe. Ah!